Cześć, witajcie. Oj, co zrobić? Pogoda jest niespecjalna, że tak powiem. Mokro, pada, do tego zimno, ale trzeba działać dalej. Wykorzystuję chwilę, że no nie pada. Pomiędzy, powiedzmy, że tak, momentami deszczowymi zaczynam tutaj składać. Właściwie przygotowuję się do składania szalunku wieńca. Na razie nacinam sobie, mam już tutaj odmierzone rurki na te pręty gwintowane. Pręty są, szpilki są przegwintowane na nowo, żeby się bezproblemowo skręcało. Przegwintowane, no przeczyszczone, tak? Przeleciane narzynką, poprawione gwinty, żeby nie trzeba było się męczyć przy skręcaniu. Blaty przyniesione. Te akurat z garażu, które rozbierałem ostatnio, poczyszczone, przygotowane wszystko do montażu. No i na ile uda mi się dzisiaj podziałać, bo kilka dni w przód, jak patrzyłem na prognozę pogody, no to ma być jeszcze gorzej niż teraz, czyli nawet ma padać cały dzień. Także zobaczymy, ile dzisiaj mi się uda podziałać. Chciałbym złożyć przynajmniej same szalunki. Zobaczymy, jak dalej. Pręty żebrowane już też czekają, dwunastki, żeby je pociąć i poskładać belki, ale to zobaczymy, jak mi się uda wyrobić z czasem i jak, no jak pogoda pozwoli. Plan awaryjny B mam taki, że jest jeszcze do rozbierania ten szalunek stropu na pozostałych pomieszczeniach. Wczoraj też coś tam podziałałem już w salonie. Kawałek rozebrałem. No i tyle, no tak trzeba wykorzystywać jakoś ten czas. Nie ma co siedzieć w domu. Bo zawsze, chociaż niewielki, ale zawsze postęp jakiś tutaj będzie. No i ku mojemu zdziwieniu nawet się zrobiła fajna pogoda. No i tym samym wieniec na garażu udało się zaszalować. To dopiero początek zabawy. Na razie wstępnie poskręcane. I oczywiście później będzie trzeba się pobawić z tymi z rdzeniami. Tego rodzaju rdzenie, które są tutaj na wprost, no to będzie najłatwiejsza część tej zabawy. Obawiam się troszkę tych narożników. Tam będzie troszeczkę takiego przysłowiowego rzeźbienia. Zastanawiam się, jak to zorganizować, żeby połączyć te skrajne tutaj w narożu z tym tutaj. Nie wiem, czy mi się tam uda z szpilką to jakoś ściągnąć. Chyba raczej będę musiał zastosować te wkręty takie długie, co tam też wykorzystywałem przy jednym z nadproży w stropie. Kręty ciesielskie takie. Chyba jakoś tak to będę musiał tutaj zrobić, albo po prostu jakoś drutem ściągnąć. Drutem do zbrojenia i chyba nawet tak by było łatwiej. Przykręcić drut od środka do zbrojenia, przepuścić przez deskę i tam to zakręcić. Ale tak jak będę się z tym bawić, to na pewno będziecie też to widzieć. Tu jeszcze nie skręcam na gotowo, zostawiam sobie to na razie, jak już tutaj będę miał to połączone. Myślę, że chyba wszystko udało mi się zrobić. Sprawa jeszcze teraz wypoziomowania. Chciałaby odpalić laser, ale to może poczekam, może będzie troszeczkę ciemniej pod wieczór i zobaczę, czy ewentualnie gdzieś nie trzeba byłoby podnieść. Myślałem, że będzie trzeba na nowo wiercić dziury pod szpilki i tak dalej, ale jak przemierzyłem wszystkie odległości, no też tak było robione, że były równe, więc teraz kwestia tutaj, jak wyszedł ten kawałek ścianki kolankowej, no tu były docinki tak z całego bloczka, więc tu mogą być jakieś małe przekłamania, ale tak jak właśnie mówię, będzie dość na tyle ciemno, że będzie światło lasera widać, bo tak łatwiej to zauważyć niż z
czujnikiem chodzić, to sobie ustawię i zobaczę, gdzie ewentualnie tu już potem podłożę sobie pod szpilkę i wypoziomuję to w razie czego. Ale na razie jestem póki co dobrej myśli. No i teraz rzecz następna, czyli belki, tak? Muszę sobie pociąć pręty, pomierzyć się, jakie długości poszczególnych belek, podocinać, powyginać te zagięcia w belkach, zakłady na łączeniach. No i zacząć skręcać. Jak się nie rozpada, to zacznę sobie skręcać tutaj na górze. Koziołki sobie rozstawię i będzie łatwiej. No jak będzie jednak gorsza pogoda, to jeszcze jest opcja w garażu. Dobra, prąd mam już rozwinięty, także zabieram się za cięcie. Tak, z dołu dzisiejsze postępy prezentują się tak, jak na razie. No i można też zauważyć wystające pręty, które już są przygotowane. Tu już właśnie też pocięte na trzy belki, te główne tutaj, wieńcowe oczywiście. Wyginam sobie zakłady na belkach. To jakieś odpady, znaczy odpady, resztka z 12-metrowej długości pręta. Muszę pomierzyć, gdzie tam jeszcze to wykorzystać. Dużo pójdzie tutaj elek takich na rdzenie, tak? Do połączenia potem z główną tą belką wieńca. Ale też to będę chciał jakoś tak mądrze rozplanować, żeby nie wziąć jednej sztangi 12-metrowej, pociąć na metrowe kawałki. Bo różne właśnie z takich potem belek różnych długości mogą zostać właśnie takie kawałki, które się na to nadadzą. A szkoda po prostu jeden długi kawałek od razu pociąć na krótsze. Tu już właśnie sobie też zmierzyłem. Z jednej belki zostało idealnie, nie na pół, ale idealnie na dwie krótsze belki następne, jakie trzeba też akurat tak, co tutaj widzicie, z jednej i z drugiej strony pasuje długość idealnie wraz z zakładem, więc po prostu trzeba sobie z wyprzedzeniem troszeczkę pomierzyć mądrze, zobaczyć ile zostaje, ile będzie potrzeba, jakie coś, czy coś się da dopasować. No bo szkoda sobie od razu z długości pociąć wszystko i później braknie. No właśnie, tak się zaczynałem już tutaj chować ze sprzętem, bo się zaczynało dość tak robić mrocznie. No i widzę, że zaczyna kropić. Idę jeszcze na górę po resztę jakiegoś tam sprzętu, który został. I dzisiaj chyba nic wielkiego już nie podziałam. Troszkę tam jeszcze powyginam, podocinam na długości te belki. Na razie mamy tak. Tu nacięte na tą belkę. To jest nacięte na tą belkę. Ta jest do wygięcia jeszcze. Widzicie zakłady do rdzenia, który tu będzie. Dwa pręty dolne belki będą zagięte w dół, dwa w górę. Później tamta beleczka będzie wchodziła na wprost i przedłużenie po prostu do pełnej długości rdzenia będzie wchodziło w tą belkę. Wszystko będzie pokazane w filmie o zbrojeniu tego tutaj, jak to wykonuję, jak to rozplanowałem. Też trzeba troszeczkę to przemyśleć, nie na pałę sobie to ciąć, bo szkoda później materiału. Też to w sumie takie łączenie z wieńcami, wieńca tutaj z tymi czpieniami, tak, z tymi rdzeniami w ścianie kolankowej robię pierwszy raz, więc też muszę troszeczkę się nad tym zastanowić. Ale tak jak ze wszystkim, trzeba tylko odpowiednio przemyśleć, podejść do tego na spokojnie i jest gitara.
Tyle myślę z relacji dzisiejszego dnia. Tyle udało mi się dzisiaj zrobić. Skręcić szalunek wieńca, pociąć trochę materiału na belki. No i później zostanie skręcanie, tak? Skręcanie belek, jak będą przygotowane belki, to montaż tutaj i łączenie tam później z tymi czpieniami i jazda dalej po prostu. Część jeszcze tych szalonków nie mam do końca rozmontowanych, więc jak będzie brzydsza pogoda, taka ma być jutro, deszczowo, także zabiorę się znowu za rozkręcanie. Nie pokazuję wam na razie w materiałach, jak coś robię, tylko takie właśnie, co już zostało wykonane, no bo te wszystkie prace się powtarzają. Nie wiem, czy ktoś jest zainteresowany po raz któryś oglądać, jak składam szalunek, czy jak są cięte druty, czy skręcane. Zawsze można sobie zerknąć do pozostałych poprzednich filmów. I tyle dzisiaj. Tyle dzisiaj zostało zrobione. Jakie będą postępy w następnych dniach, to zobaczycie w kolejnych filmach. Jakieś przebiegi prac też będę chciał wam tutaj pokazać. Myślę o tym składaniu. Składanie tutaj tych belek, łączenie z rdzeniami. To na pewno tak bardziej dokładnie już wam pokażę, jak ja to robię. Może ktoś wykorzysta, komuś się przyda. Okej, tyle na dzisiaj. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!